turystów, bo przedtem to mieliśmy w Ogólniaku 8-osobową grupę młodocianych przewodników. Przyjeżdżały wówczas wycieczki z ościennych państw, z DDR-ów, prawda, z Węgier, z ówczesnej Czechosłowacji. No wiadomo, że w tych państwach to między innymi obcym językiem był podstawowy język rosyjski. No, więc znając w stopniu komunikatywnym, a ja nie jestem, powiedzmy, poliglotą, ale mam smykałkę do języków i w stopniu komunikatywnym znam język francuski. Czyli tak. To jest brama Nyska, tak? Tak, to jest brama Nyska. I w którym roku powstała, coś pan wie? No to wszystko w XIV wieku. Aha. Wszystko z XIV wieku. Tak jak mówiłem wcześniej, mury okalające są z XIV wieku.